Witajcie. Wielu z nas ma w domu zwierzęta i nie wyobraża sobie już życia bez tych uroczych stworzeń. Z naszymi pupilami często są związane ciekawe i zabawne historie. Jednak niektóre z tych anegdot z pewnością Was zaskoczą. Większość osób posiadających chomiki nie wie, że ich ulubieńcy mogą cierpieć z powodu bólu zębów, które należy im regularnie przycinać. Pewien mieszkaniec Bangkoku wpadł na pomysł nagrania filmiku, w którym chciał pokazać, jak prawidłowo należy skracać zęby chomikowi. Jednak to, co miało być zwykłą czynnością, szybko przerodziło się w zupełnie coś innego. Mężczyzna trzymał chomika w prawej ręce przed kamerą. Zamierzał umieścić w jego pyszczku kleszcze do przycinania zębów u gryzoni, ale nie chciał, by jego ulubieniec przy tym ucierpiał. Mężczyzna chciał pokazać swoim widzom, jak długie zęby ma jego pupil, ale gryzoń nie chciał z nim współpracować. Dlaczego zwierzątko tak się zachowywało? Otóż długie zęby mogą wrzynać się w dziąsła i w niektórych przypadkach powodować silny dyskomfort. Podczas przycinania zębów mężczyzna zauważył, że prawdopodobnie w workach policzkowych chomika coś utknęło. Mężczyzna był tym bardzo zaskoczony, ponieważ kiedy wcześniej zaglądał do jego pyszczka, niczego tam nie było. Chomik spojrzał na swojego właściciela i przestał się ruszać. Nagle zaczął poruszać pyszczkiem. Wyglądało to tak, jakby bawił się czymś, co znajdowało się w jego workach policzkowych. Nagle chomik całkowicie zaskoczył swojego właściciela. Mężczyzna poczuł jednocześnie ulgę i zdziwienie, gdy okazało się, że w workach policzkowych jego ulubieńca znajdowały się po prostu orzechy. A dokładnie, uwaga, 17 orzechów. Chomik gromadził w swoich policzkach jedzenie na najbliższych kilka dni. Co ciekawe, ten wyjątkowy chomik przyjaźni się ze wszystkimi. Do jego najbliższych przyjaciół zalicza się stado psów, kilka kotów oraz inny chomik. Wszystkie te zwierzęta żyją ze sobą w zgodzie. Choć trudno to sobie wyobrazić, nasz bohater dzielił się z nimi nawet swoim jedzeniem. To jedna z najbardziej niesamowitych zwierzęcych rodzin. Te zwierzątka naprawdę wiedzą, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Para przyjaciół miała chomika, który był bardzo zadowolony ze swojej sytuacji życiowej, bowiem był dobrze karmiony i niczego mu nie brakowało. Czasami, gdy jego opiekunowie zapomnieli zamknąć klatkę, wychodził na spacer i gdy znalazł coś ciekawego, zabierał to do swojej klatki. Tym sposobem zawłaszczył sobie kawałek koszulki i skarpetki. Stały się już one jego własnością, ponieważ i tak nie nadawały się do dalszego użytkowania. Jego opiekunowie mieszkali we własnym domu i zawsze robili zakupy na zapas. Pewnego dnia chomik zaginął. Po długich poszukiwaniach para przyjaciół poddała się i sprzątnęła jego klatkę. Wkrótce jednak ich pupil się odnalazł. Gryzoń zbudował sobie norkę na dnie worka z kaszą gryczaną i nie był zbyt zadowolony, gdy właściciele dokopali się do dna worka. Krótko mówiąc, stworzył dom z jedzenia. Kolejna historia będzie nie mniej interesująca. Teraz opowiem Wam o pewnej wiewiórce. Wszystko zaczęło się pewnego pogodnego dnia. Do mężczyzny spacerującego po parku podeszła kobieta z dzieckiem i zapytała: „Młody człowieku, czy zechciałbyś przygarnąć wiewiórkę?” Mężczyzna zbaraniał, jednak po chwili zauważył w rękach kobiety to cudowne stworzenie. Była to mała wiewióreczka, która najprawdopodobniej wypadła z dziupli. Mężczyzna postanowił ją przygarnąć. Jako że wiewiórka była bardzo osowiała, mężczyzna postanowił zabrać ją do weterynarza. Okazało się, że wiewiórka ma wstrząśnienie mózgu, złamane górne zęby i stłuczone płuco. Weterynarz powiedział, że są małe szanse na jej przeżycie, jednak mężczyźni zdecydowali, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby zwierzątko wyzdrowiało. Wiewiórka miała spędzić w klinice 5 dni, ponadto trzeba ją było nawet reanimować. Kiedy mężczyzna wrócił z nią do domu, domownicy pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Przez pewien czas gryzonia karmiono za pomocą strzykawki mlekiem dla dzieci. Gdy wiewiórce odrosły zęby, nadano jej imię Tyson, ponieważ bardzo lubiła podgryzać sobie uszy. Właściciel niezwykłego zwierzaka powiedział, że gdy tylko wiewiórka w pełni doszła do siebie, nie potrafiła ani przez chwilę posiedzieć w jednym miejscu. Wiele roślin doniczkowych nie przetrwało spotkania z gryzoniem. Ponadto wszyscy domownicy co rusz sprzątali zapałki i chowali je przed wiewiórką, która z radością rozrzucała je po całym domu, wydając przy tym charakterystyczne dźwięki świadczące o jej zadowoleniu. Gdy gryzoniowi odrosły zęby, zaczął jeść orzechy, które od tego czasu poniewierały się po całym domu i były dosłownie wszędzie, między innymi w kieszeniach i wszelkich pudełkach. Tyson bardzo lubi przenosić je z miejsca na miejsce.
Na dziś to wszystko. Kliknijcie lubię to i zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia.